Czy zdarzyło Wam się kiedyś, że naprawdę sikaliście ze śmiechu przy książce? Mnie nie zdarza się to bardzo często, ale tym razem miałam tą przyjemność, że trafiłam na taką pozycję dzięki mojej przyjaciółce Ewelinie, która zarekomendowała mi ją szczerze i testowała to na sobie. Czyli ona śmiała się do łez, jej mama śmiała się do łez i właściwie każda osoba, której ta książka została polecona. A mowa o mini powieści, bo niewielkiej objętościowo, czeskiego pisarza Ewżena Boczka, zatytułowanej Ostatnia arystokratka. To jest pierwsza część trylogii. Ja czytałam na razie część pierwszą i drugą, ale postanowiłam już teraz zachęcić Was do czekania, bo nie ma na co czekać. To naprawdę jest świetna pozycja, poprawiająca humor, ale też dająca do myślenia. A rzecz traktuje o pewnej amerykańskiej rodzinie z czeskimi korzeniami, której to ojciec pewnego dnia dostaje informację, że ma objąć funkcję kasztelana na czeskim zamku. Wiedziony wizją nie tylko życia arystokraty, ale też ogromnej fortuny, jaka na pewno w związku z tym na niego czeka, pakuje całą swoją rodzinę i rusza do Czech. Oczywiście po przyjeździe okazuje się, że zamek absolutnie nie spełnia jego oczekiwań, ani oczekiwań żadnego z członków rodziny, bo jest to nie tyle ponure zamczysko, co raczej podupadłe miejsce, w którym nie panuje domowe ciepło i w którym na pewno trudno poczuć się arystokrata, jak arystokrata. Dodatkowo jest to miejsce, które wymaga, jak każdy zamek, ogromnych nakładów finansowych, żeby je utrzymać. Służba na zamku to osoby mocno zwariowane, które bez alkoholu i prozaku raczej nie potrafią żyć. A sama rodzina? Sama rodzina to jest naprawdę skupisko osobowości i wariatów, bo powieść to jest ogromny absurd, to jest groteska, to jest komizm czasami przez łzy i zbiór sytuacji wręcz nieprawdopodobnych, które przydarzają się w tej rodzinie dosłownie z dnia na dzień. Ojciec to jest człowiek dosyć chciwy, którego chciwość, ale też frustracja narastają z rozdziału na rozdział, z dnia na dzień. On przyjeżdżając do Czech na zamek miał nadzieję na fortunę, później okazało się, że żyje na skraju bankructwa, przez co osuwa się w takie szaleństwo, histerię, zupełne takie zatracenie się. Matka, to jest kobieta, która żyje w swojej czasoprzestrzeni, w swoim świecie. Ona ma różne dziwne problemy. Między innymi jej obsesją jest księżna Diana. Nie jest ani wzorem matki, ani wzorem żony. No, tak jak mówiłam, ma swój świat. No i zostaje ona, narratorka powieści, czyli Maria Kostka, nastoletnia mieszkanka zamku i dziewczyna, która opowiada nam o przygodach swojej niezwykłej rodziny. Robi to z ogromnym humorem, z wielką lekkością, dlatego tę mini książkę połyka się dosłownie w kilka godzin. Jest to przyjemność na jeden wieczór. I taki jest pierwszy tom. Zabawny, groteskowy, szokujący, prawdziwy czeski humor w najlepszym wydaniu. I numer dwa jest bardzo podobny. Ten sam humor, te same niesamowite przygody, absurd i szaleństwo, ale czytając wnikliwiej, wkrada się tutaj nuta dramatu. I to takiego całkiem poważnego dramatu, ponieważ Maria Kostka, jako nastolatka, zostaje wyrwana ze swojego rodzinnego amerykańskiego domu, wtłoczona jako mieszkanka zamku. I nagle musi stać się osobą dorosłą. Dorosłą po pierwsze dlatego, że na zamku trzeba bardzo ciężko pracować. Zamek musi się utrzymać, trzeba przyjmować turystów, trzeba sprzątać, trzeba wdrażać szalone plany marketingowe. To po pierwsze. Po drugie trzeba pilnować rodziców. Rodziców, którzy są szaleni, którzy się nie opiekują Marią, którzy w ogóle nie zwracają uwagi na to, jak ona się rozwija, czy ma opiekę, czy ma jakieś problemy, czy chciałaby po prostu z kimś porozmawiać. To po drugie. A po trzecie, Maria zostaje praktycznie odcięta od rówieśników. Nie ma szans na żadne normalne reakcje z rówieśnikami, czy w ogóle z ludźmi normalnymi. Jest tam jeden chłopak, bohater, do którego ona pisze listy i któremu skarży się na swój szalony los, trudny i szalony. Natomiast to jest absolutnie niewystarczające. Więc obraz, jaki wyłania się poza tym śmiechem, poza tą groteską, poza tym absurdem, to jest naprawdę dramat dziewczyny, która nie dostaje normalnych warunków do rozwoju i która, tak prawdę powiedziawszy, powinna się stamtąd jak najszybciej wyrwać.
I kiedy Wam to wszystko opowiadam, ja sama czytając znalazłam tutaj bardzo czytelną analogię, bo przecież mamy taką rodzinę w naszej polskiej literaturze, a mianowicie tango Sławomira Mrożka. I można powiedzieć, że te rodziny są do siebie wręcz budząco podobne, dlatego że u Mrożka mamy szaloną rodzinę, szalonych rodziców, którzy się buntują, którzy robią rzeczy, nie wiem jak to nazwać, szalone to jest małe słowo. I mamy Artura, dorosłego syna, który próbuje być ojcem i matką dla swoich rodziców, który próbuje poskramiać ich szalone pomysły, przemówić im do rozsądku i równocześnie daje się zwariować. Wiadomo, że Artur jest postacią bardzo dramatyczną, bardzo smutną i bardzo zbłaknioną miłości i Maria Kostka podobnie. Pomimo, że ona przemawia do nas z dużą dozą zrozumienia dla swoich rodziców, dla sytuacji, no to jest bardzo dramatyczna, bo to ona staje się rodzicem, to ona jest za wiele rzeczy odpowiedzialna i dźwiga na swoich barkach brzemię absolutnie niedostosowane do jej wieku. Z ciekawostek, kończąc już, powiem Wam, że sam Evrzyn Boczek jest kasztelanem na zamku, więc opisane historie, oczywiście z jakimś tam dozą poetyckiego szaleństwa pisarza, w dużej mierze pewnie są gdzieś tam prawdziwe. Zresztą pokazywał swój zamek, jest bardzo podobny do tego, który został opisany w powieści. To taka pierwsza ciekawostka. A druga to właściwie nie ciekawostka, tylko taka refleksja, ponieważ książka na rynku polskim przy dużych staraniach Evrzyna Boczka została wydana nakładem wydawnictwa Stara Szkoła. I Stara Szkoła to jest takie, dla mnie trochę taki fenomen, bo oni wydają książki w takim stylu lat 90. Przeokropne okładki. No nie jest to graficzne arcydzieło. Na dodatek wydawane w taki sposób, lakierowane okładki, takie lata 90., niezbyt ładny papier, nieatrakcyjna forma, która sprawia, że widząc tą książkę w księgarni na tle innych naprawdę przepięknie wydanych książek, no raczej ciężko by było się na nią skupić. To jest takie wydanie kieszonkowe z kiosku, o tak bym to określiła. Natomiast Evrzyn Boczek, arystokratka w trzech tomach, zrobiła sobie marketing najwspanialszy na świecie, którego nie może zaplanować żadne wydawnictwo, bo jest to po prostu poczta pantoflowa, polecanie sobie nawzajem wśród czytelników, którzy pokochali arystokratkę, pokochali w Polsce Evrzyna Boczka. I dlatego na rynku ukazało się już kilka jego powieści. Wszystkie myślę, że zyskują się z aprobatą. No i cóż, to jest taka nadzieja na to, że dalej broni się treść, a nie tylko pięknie zapakowana forma, którą kupujemy oczami. Czy czytać Evrzyna Boczka? Tak. Czy czytać go po to, żeby się uśmiać, ubawić, parskać śmiechem w miejscach publicznych? Jak najbardziej. Ale polecam czytać Evrzyna Boczka również z taką dozą uwagi, żeby nie umknął Wam ten szczegół, jak on sprytnie przemyca naprawdę dramatyczną powieść w iście czeskiej komedii. Polecam.